Pożary lasów to z perspektywy strażaków długotrwałe i ciężkie akcje gaśnicze, do których trzeba zwykle zadysponować wiele sił i środków. Czego nie należy robić, żeby uniknąć tego rodzaju zdarzeń? Przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad. Pamiętajmy, że zabronione jest rozpalanie ognisk na terenach leśnych, na terenach śródleśnych, na terenach wrzosowisk oraz torfowisk, używanie otwartego ognia, wypalanie pozostałości roślinnych oraz wierzchniej warstwy gleby. Pamiętajmy również, że poruszamy się w parkach krajobrazowych na wyznaczonych szlakach komunikacyjnych. Wjazd pojazdami zaprzegowymi bądź też kołowymi odbywa się wyłącznie wyznaczonymi do tego drogami. Nie wchodzimy na uprawy leśne oraz do młodników do wysokości 3 metrów. Wybierając się do lasu, sprawdźmy też, jaki obecnie obowiązuje stopień zagrożenia pożarowego. Mamy 4 stopnie. Stopień 0 to jest brak zagrożenia, stopień pierwszy to jest małe zagrożenie, stopień drugi to jest duże zagrożenie, stopień trzeci to jest zagrożenie katastrofalne, które wiąże się z zakazem wstępu do lasu. Dlaczego pożary lasów są tak niebezpieczne? Te kwestie wyjaśni aspirant Daniel Kończal. Na to pytanie, żeby odpowiedzieć, musimy sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę jest potrzebne do pożaru. Najważniejszymi elementami, które się wyróżnia, są takie 3 elementy nazywane potocznie trójkątem spalania. Jest to materiał palny, utleniacz, głównie w postaci tlenu występującego w powietrzu i bodziec energetyczny, czyli ciepło. Patrząc na las, praktycznie wszystko tutaj jest palne. Drzewa, liście, gałęzie, krzaki, nawet runo leśne, a więc tego materiału mamy praktycznie pod dostatkiem. Następnym elementem jest utleniacz, czyli tlen. Na świeżym powietrzu, w otwartym terenie tego utleniacza też jest pełno, a więc mamy 2 praktycznie nieograniczone elementy potrzebne do wystąpienia pożaru i jego dalszej intensyfikacji i rozwoju. Trzecim elementem jest bodziec energetyczny, bo żeby pożar nastąpił, musi się ten bodziec pojawić, jakaś iskra, która ten pożar wywoła. Niestety, według statystyk, blisko 90% pożarów lasów wynika z przyczyny ludzkiej, z naszych nierozważnych działań, z naszych błędów. Najpopularniejszymi powodami, dla których te pożary występują, jest pozostawienie niedopałka, odpalenie papierosa, wypalanie traw czy rozpalanie ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub po prostu za blisko lasu. Bardzo popularną przyczyną tych pożarów są też podpalenia. Podpalenia charakteryzują się tym, że są bardzo ciężkie do ugaszenia, bo przeważnie podpalacz wybiera sobie miejsce trudno dostępne, aby mógł uciec z tego miejsca przed przyjazdem czy leśniczego, czy straży pożarnej, więc to bardzo utrudnia nam rozpoczęcie tych działań, ponieważ czas dojazdu jest długi i bardzo często tym samochodem pożarniczym nie jesteśmy w stanie podjechać do tego pożaru. Musimy rozwijać linie wężowe na kilkadziesiąt, niekiedy nawet na kilkaset metrów, co też wpływa na efektywność naszych działań. Te działania są wtedy bardzo długotrwałe, potrzebujemy bardzo dużych ilości wody i często wykorzystywane są siły całego powiatu, a nawet i samoloty gaśnicze. Lasy to płuca naszej planety. To one produkują tlen i mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Ziemi. Każdy pożar lasu niszczy to środowisko naturalne, niszczy tą florę i faunę, a więc musimy dbać o nasz klimat i starając się unikać tych pożarów lasów, czyli działać prewencyjnie lub też rozwijać systemy bezpieczeństwa pożarowego w lesie, drogi dojazdowe czy zbiorniki wodne. Ważnym elementem też tego życia leśnego jest naturalna flora i fauna, która tam występuje, czyli występujące rzadkie okazy drzew czy zwierząt, czy roślin, krzaków. Każdy pożar niszczy te siedliska tych zwierząt, czy miejsce występowania tych rzadkich roślin, bardzo często nieodwracalnie. Opanowanie pożaru lasu to zwykle skomplikowana sprawa. Strażacy na swojej drodze spotykają się z wieloma przeszkodami. Za większość z nich niestety odpowiada bezmyślne zachowanie człowieka, który chce w lesie odpocząć bądź przychodzi tam, by nazbierać grzybów lub jagód. Elementami, które utrudniają akcję gaśniczą, jest przeważnie lokalizacja miejsca pożaru oraz dojazd do tego miejsca zdarzenia. Dojazd może być utrudniony na różne sposoby, od ukształtowania terenu po powalone drzewa, czy po prostu przez gabaryty samochodów. Innym elementem, który bardzo utrudnia, jest też lokalizacja tego miejsca, w którym ten pożar się znajduje. Nierzadko jest tak, że jeśli pożar nie jest w pełni rozwinięty, dymu nie widać z kilku kilometrów, nie wiemy, w którym miejscu on po prostu się znajduje i musimy go, mówiąc kolokwialnie, szukać na ślepo, szukać oznaków pożaru, ognia, dymu i wtedy po prostu tracimy czas, który moglibyśmy wykorzystać na skuteczne działania gaśnicze. Dlatego jeśli widzimy, że pali się las i zgłosimy to do Straży Leśnej, wyjdźmy naprzeciw strażakom i pokierujmy ich do miejsca, gdzie rozprzestrzenia się ogień. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Najtrudniejszy do ugaszenia jest przede wszystkim pożar wierzchołkowy lasu. Jest to bardzo duża prędkość rozprzestrzeniania się tego pożaru. Potęguje ten pożar i rozprzestrzenianie się również bardzo silny wiatr. Są to płomienie, które z bardzo dużą prędkością, nawet niemalże 100 km na godzinę, potrafią przemieszczać się z korony drzewa na koronę drzew. Bardzo trudno taki pożar złapać, bardzo trudno taki pożar ugasić. Istnieje bardzo duże ryzyko i zagrożenie dla naszych pojazdów pożarniczych, dla strażaków z racji tego, że w momencie, kiedy ustawiamy sobie gdzieś pojazdy i ten pożar jest dosyć odległy od nas, w kilka właściwie minut, czy nawet kilkadziesiąt sekund może znaleźć się koło naszych pojazdów. Tak było w Kuźni Raciborskiej, w historycznym pożarze lasu. Ponadto bardzo duże zagrożenie również wynika z pożarów torfowisk. Są to tereny torfowe, przyleśne, w środku lasu, gdzie ta gleba ma bardzo dużo w swojej strukturze torfu. Pożar w takim miejscu wnika bardzo głęboko w glebę, potrafi dojść do kilku metrów, nawet w głąb. Gaszenie takiego pożaru pożar taki może nie jest bardzo mocno rozprzestrzeniający się na powierzchnię czy na odległości, ale jest bardzo długotrwały z racji tego, że wymaga bardzo dużej ilości środka gaśniczego, przeważnie wody z dodatkiem różnych zwilżaczy, które powodują lepsze wchłanianie tego środka gaśniczego w głąb gleby. W temacie pożarów lasów Ostrowska Straż Pożarna ściśle współpracuje z okolicznymi nadleśnictwami. W okresie letnim funkcjonuje tak zwana wieża w bazie Antonin, która dozoruje praktycznie całodobowo wszystkie lasy w powiecie. Są specjalne systemy monitorowania, które wychwycają dym czy ogień i od razu informują Straż Pożarną, zanim w ogóle ktokolwiek z ludzi, czy przypadkowy przechodzień, czy leśniczy zauważy ten pożar. To ma bardzo duże znaczenie w przypadku tego naszego czasu reakcji. Jesteśmy w stanie dużo szybciej pojawić się na miejscu, dużo szybciej przystąpić do gaszenia tego pożaru i ograniczyć rozprzestrzenianie się tego pożaru, wskutek czego ograniczamy straty materialne w tym lesie. Dodatkowo na terenie naszego powiatu w Michałkowie stacjonuje samolot gaśniczy i bardzo często, kiedy pożar w lesie jest bardzo rozwinięty, również korzystamy z jego pomocy. Ma to do siebie, że potrafi dostarczyć wodę w miejsce bardzo trudno dostępne dla nas w bardzo dużej ilości, czyli jego skuteczność czasami kilkakrotnie nawet przewyższa nasze działania. W sezonie letnim plagą, która prześladuje strażaków, jest nagminne wypalanie traw. Wielu rolników bardzo często kusi sytuacja wypalenia suchych traw gdzieś na rowach, gdzieś na łąkach, w terenach, które sąsiadują często z polami uprawnymi. Chcą oni w ten sposób oczyścić teren, a nic bardziej mylnego. To nie jest żadne czyszczenie terenu, tylko to jest też jakaś degradacja. Często jest tak, że dość silny wiatr i ta pogoda wiosenna, dosyć wysokie temperatury, które szybko się pojawiają i słońce powodują, że ten pożar często jest bardzo trudno opanować i tak naprawdę kontrolować. Często nie ma w ogóle żadnych informacji o takich pożarach, o takich wypalaniach. Pożar może rozprzestrzenić się na pola uprawne, ale przede wszystkim i do lasu, bo bardzo dużo łąk jest w sąsiedztwie terenów leśnych, gdzie trochę nieuwagi i ten pożar już jest na pokrywie gleby w lesie. W 2019 roku Straż Pożarna w całej Polsce odnotowała ponad 150 000 pożarów, z czego aż 60 000 to pożary traw, nieużytków rolnych oraz lasów. W wyniku tych pożarów zginęło 27 osób, a blisko 200 zostało rannych. I tu ciekawostka, do pożarów lasów i nieużytków rolnych strażacy wyjeżdżali średnio co 9 minut. Tylko w tym roku Straż Pożarna na terenie powiatu ostrowskiego wyjeżdżała ponad 20 razy do pożarów traw, nieużytków rolnych oraz lasów. Lasy były objęte na powierzchni około 7 hektarów. W wyniku pożarów traw i lasów na terenie powiatu ostrowskiego samolot stacjonujący na terenie lotniska w Michałkowie wykonał nad pożarami 17 zrzutów wody, a łączna ilość wody zużyta do gaszenia pożarów lasów i nieużytków wyniosła blisko 700 000. Zróbmy więc wszystko, by te statystyki w przyszłym roku mogły być na zdecydowanie niższym poziomie. Las to nasze wspólne dobro. Dbając o nie, troszczymy się nie tylko o planetę, ale też o siebie nawzajem.